Kiedyś to było. Halo, halo. Kiedyś to było na antenie Weszło FM. Czas na sportowy aspekt Mistrzostw Europy w 2012 roku, czyli turnieju, który skradł nasze serca, bowiem byliśmy jego współgospodarzami. Kamil Kania, kłania się Państwu nisko. Ze mną w studiu Leszek Milewski, Weszłokom. Dzień dobry. Bartosz Bolesławski, Retrofutbol. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy od tego, że Polacy trafili do świetnej grupy, o czym mowa już była w tej części organizacyjnej, no i fatalnie zawalona sprawa. Okazało się, że trio z Borussii Dortmund to jest za mało, żeby wejść do ósemki Mistrzostw Europy, nawet jeżeli ma się rywali bardzo, bardzo przeciętnych. No tak, no wydawało nam się wtedy, że jesteśmy bardzo mocni, bo trio z Borussii faktycznie rządziło już wtedy na niemieckich boiskach i w ogóle europejskich. No, ale chyba więcej liczyliśmy może na bramkarza. No pechowo ten turniej zaczął Szczęsny. Potem była cała dyskusja, czy powinien w tym trzecim meczu grać Tytoń, czy Szczęsny. No znaczy też... ja nie wiem, czy więcej sobie obiecywaliśmy po bramkarzu. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale ja osobiście byłem w 2012 roku team Boruc i team Franciszek Smuda. Popełniłeś błąd, że nie bierzesz Boruca i Żewłakowa. Znaczy nie, zgadzam się oczywiście. Uważałem, że Boruc w ogóle powinien być pierwszym bramkarzem, ale już jakby godząc się z tym, że Boruca nie ma, bo już go nie było chyba tam dwa lata wtedy, nie pamiętam, kiedy dokładnie został odstawiony przez Smudę. No prawie dwa lata. Tak, to no wtedy Szczęsny zaczynał bronić w Arsenalu, miał dość dobrą pasę i wydawało się, że może, no, że powinien dużo dać, no. No akurat dał mniej. No i też, no nie wiem, Glik czy Krychowia, którzy teraz są, no, już piłkarzami na europejskim poziomie. Wtedy chyba jeszcze to nie był ten poziom, więc faktycznie, no, trzech piłkarzy to raczej jeszcze było za mało, żeby coś zwojować. No i pewnie trudno to mówić, ale chyba lepszy trener gdyby był, może by to się lepiej udało zorganizować wszystko. Pamiętam, że bardzo czekałem na ten pierwszy mecz, to losowanie dosyć korzystne. Pierwszy raz widziałem, zamówiłem sobie koszulkę reprezentacji Polski. Zamówiłem sobie nawet z napisem Zidane na plecach, więc specjalnie ją założyłem sobie i faktycznie się wkręciłem niesamowicie. I do tego stopnia się wkręciłem, że wiem, że nigdy nie byłem tak wściekły po meczu reprezentacji Polski, jak po meczu z Grecją. Nienawidzę tego meczu. Byłem bardziej zażenowany po wielu meczach reprezentacji Polski, na przykład po Słowenii 0-3. Oczywiście wiadomo, jaka była Korea, jaki był Ekwador, ale różnica jest taka, że tam od początku się nie układało. Jak zobaczyłeś pierwszą lagę na Kałużnego z Koreańczykami, wiedziałeś, że będzie źle. Jak z Ekwadorem tam ci biegali trzy razy szybciej, wiedziałeś, że będzie źle. A tu polega problem na tym, że my mieliśmy wszystkie karty na ręku. Mieliśmy prowadzenie. Graliśmy w przewadze. Pierwszy raz w dziejach finałów mojego śledzenia reprezentacji Polski był pierwszy mecz, było 45 minut i ja nie musiałem się zastanawiać nad takimi matematycznymi szansami na to, czy odrobimy, na to, czy już jest wszystko przegrane. Tylko no jest spoko, jest okej, jest dobrze. Nie? I później ta cała druga połowa, ten Szczęsny. Ja nie jestem w stanie być kibicem tego zawodnika po tych wszystkich rzeczach, które wyprawiał w finałach, gdzie Szczęsny wtedy mi się kojarzył z tymi reklamami telewizyjnymi, w których po prostu te reklamy tak też znowu podbudowywały jakby te oczekiwania. Także rozmowy były takie, że też my tu chcemy bardzo dużo osiągnąć, chcemy być czarnym koniem, zarazem Szczęsny 9 dni przed turniejem poszedł na pokaz mody, więc no niech sobie idzie. No ja nie mówię, że to, że poszedł 9 dni przed turniejem na pokaz mody mu zabrało formę, ale w kontekście tego, co się później zdarzyło, no to po prostu jest jakiś tam kamyczek do ogródka. Dla mnie ten mecz z Grecją zdecydowanie, to już wtedy wiedziałem, że to się skończy źle tak naprawdę. Niczego się dobrego nie spodziewałem. Pamiętam taki kadr wymowny. Mój ulubiony kadr z tego meczu, powstał GIF, już chyba nie istnieje. Jak Rosjanie strzelają nam bramkę. Jest ujęcie na Lewandowskiego, czyli w ogóle Lewandowski się stoi tak przy środkowej linii i widać tylko, jak on patrzy w pole karne. I widać, że obok niego Rosjanie się cieszą, jest tylko taki Lewandowski. Kurwa mać, tak widać po prostu po ruchu, że on przeklina, tak? Ta bezradność. I trochę tak było z tym turniejem, jak z tym kurwa mać Lewandowskiego, bezradność. Ja też nie jestem teraz pewien, ale to chyba przed tym turniejem Szczęsny powiedział, zapytany o Boruca, że no tak, Boruc świetnie bronił w 2006 roku, w 2008, ale jego obrony gówno dały, więc tym bardziej potem jak... Była taka wypowiedź. Tak, to tak. Przynajmniej on był wpływowy, Szczęsny. Tak, więc potem on jakby, no, jeżeli Boruc dał gówno, no to powiedzmy Szczęsny dał jeszcze mniej. W ogóle taka kuriozalna historia, nie wiem, czy mi się teraz przypomniała, nie wiem, czy pamiętacie takiego księdza Natanka, który kiedyś tam był jakimś takim szalonym człowiekiem, który miał jakiś swój zakon rycerski i on właśnie bardzo fajnie skomentował
ten mecz, no Tytoń wszedł i obronił karnego, bo się przeżegnał, bo jest porządnym katolikiem. Natomiast komentujący ten mecz Dariusz Szpakowski wyznawał kult jakiejś mantry, bo powtarzał, że coś tam, że coś się powtarza jak mantra, więc Natanek to skomentował, że trzeba się żegnać, czy tam to ci mają szczęście, a Szpakowski przynosi pecha, bo wyznaje kult mantry. No jakaś kuriozalna wypowiedź, ale... Ja pamiętam ścianę naszych pragnień, która była za Tytoniem z komentarza Dariusza Szpakowskiego, ale wiecie co? Szczęsny miał takie coś w tamtym okresie i to nie tylko w reprezentacji, ale i w Arsenalu, że on wychodził na to przed pole i takie błędy zawalał. Jak nie czerwone kartki, to puszczał z tego bramki. Nie wiem, ja nigdy nie miałem przekonania do niego, że to jest pewny bramkarz. Ja uważam, że Szczęsny ma bardzo dużo pewności siebie i to jest bardzo pożądana cecha u bramkarza, tylko że jemu w kluczowych meczach reprezentacji Polski włącza się Hiromo. On uważa, on już jest tak naładowany pewnością siebie, tak, że to będzie jego mecz, że to go aż gubi. Nigdy mu nie zapomnę na przykład meczu z Niemcami. No właśnie, to jest doskonały jego mecz. To jest jak najbardziej, tak, wspaniały bramkarz. Ale finały to są finały i no nie można w tym momencie, nie ma nic na swoją obronę, jeśli chodzi o finały. Szczęsny. Dokładnie. Tak. No jeżeli chodzi o Przemysława Tytonia, no to wszedł i obronił tego karnego i tak powinniśmy mu być wdzięczni, bo dzięki temu mieliśmy po dwóch meczach dwa punkty. Kto wie, jakby się to potoczyło dalej, gdybyśmy wtedy stracili gola. No mimo wszystko, w odróżnieniu od poprzednich turniejów, mieliśmy przed trzecim meczem wszystko we własnych rękach. Eugen Polański chciał nawet zapierdalać, no ale nie wyszło. To było smutne, bo w momencie, w którym Czesi się dowiedzieli praktycznie, że muszą strzelić gola, remis im nie wystarcza, to zaraz tego gola strzelili. Także znowu, my się tam emocjonowaliśmy, że wszystko jest na ostrzu noża. Tak naprawdę Czesi, zespół, który uważaliśmy, że mamy podobny potencjał lub wręcz ze względu na to, że gramy u siebie, jesteśmy faworytem. Tak naprawdę, choć tam było tylko 1-0, w dużej mierze kontrolował to spotkanie. Mieliśmy jakąś tam okazję, pamiętam, mogło to się ciut inaczej potoczyć. Ale generalnie no, to było skandaliczne granie i to, że... No i Smuda popełnił no, straszliwe błędy tam, również selekcyjne. Nie mówiąc o tym, że te osoby, które dobrze go znały, mówiły, że Smuda nie był sobą. Że po prostu się pogubił. To nie był Smuda pewny siebie. Myślę, że ta pewność siebie Smudy często przyciągała to szczęście. A tutaj Smuda był faktycznie... No po prostu, nie będę używał słów, ale no miał... Próbowali go wsadzić w garnitur... Wcisnęli mu jakiś ludzi od przygotowania fizycznego, gdzie Smuda zawsze to robił, gdzieś tam po swojemu, ewentualnie jakimiś swoimi współpracownikami, bo tu miał sztab komponowany po części nie przez niego, gdzie latom mówił, no weź tam tych z Ameryki gości, bo nam mówią, że jesteśmy archaicznym związkiem, to weź tych ze Stanów, nie? No to Smuda normalnie by go wyśmiał, a tu Smuda już taki, nie wiadomo co się dzieje, bo wszyscy go krytykują, bo to wszystko nie idzie, bo Hiszpania cieleje 6-0, to powiedział, no dobra, to weźmy tych Amerykańców. W ogóle to już miotał się straszliwie. Tak, znaczy no turniej przerósł Smudę to, że on powtarzał, że po Leo Benhakerze to miał spaloną ziemię, to chyba wiele razy mówił, że musiał wszystko od zera budować, co chyba nie do końca było prawdą, bo przejął wielu tych piłkarzy, którzy grali już u Benhakera, zresztą sam Lewandowski zaczynał u Benhakera jeszcze. Natomiast co do tego meczu z Czechami, akurat miałem to szczęście, że byłem na nim, wylosowałem bilet właśnie we Wrocławiu. No i pamiętam, jak tak sobie wspominam ten mecz, jedną sytuację pamiętam, gdzie zagroziliśmy bramce Petra Czecha i to chyba Benisz, który w ogóle był krytykowany i chyba nie grał z półtora roku przed tym turniejem w piłkę na poważnie. Przeprowadził fajny rajd lewym skrzydłem i uderzył na bramkę. Znaczy to nie był trudny strzał, no ale jakoś to tam z Czech sparował na róg. No było takie poruszenie na trybunach, że coś się wreszcie dzieje. Był celny strzał. Był tak. Celny strzał. Poza tym nic. I pamiętam tę akcję, po której Czesi strzeli bramkę i Raczek, chyba taki długowłosy napastnik, który tam raczej ani wielkiej kariery ani przedtem, ani później nie zrobił. Jak widziałem, oni przyjęli piłkę gdzieś na 30 metrze na naszej połowie i on zaczął, to był naprawdę, chyba wszedł, więc miał jeszcze dużo sił, sprint przez całe boisko praktycznie. I tak patrzyłem, jak on biegnie, myślę, kurczę, no nikt za nim nie biegnie, nikt go nie ściga, po prostu biegnie sobie sam przez całe boisko. No i skończył się na tym, że jak był już przed naszym polem karnym, dostał piłkę i po prostu sam na sam wykorzystał. Więc nawet to, że nikt za nim jakoś nie biegł, on po prostu przebiegł to boisko sam, takie mam wspomnienie, świadczy o tym, jak Polacy, no nie wiem, walczyli w ogóle. Walczyli w cudzysłowie oczywiście. No jak to Polański powiedział, zapikali. Słuchajcie, kończąc wątek reprezentacji Polski, on będzie tematem osobnego programu, w którym będziemy omawiać całą kadencję Franciszka Smudy. Musimy wspomnieć o aferze biletowej, czyli jedynym rysie na wizerunku świętego Jakuba Błaszczykowskiego, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. No to dość głośna sprawa była. No, ja uważam, że z perspektywy troszkę dzisiaj ona wydaje się taką burzą w szklance wody.
troszkę. Ona rozrosła się ze względu na to, że był tak fatalna atmosfera wokół kadry przez tą porażkę, przez takie, a nie inne dyspozycje zespołu i również to dlatego tak wyszło. Natomiast no, czy to miało aż takie wielkie znaczenie, że on chciał tam parę biletów więcej, że coś tam załatwiał? Taka jest prawda, że no uderzę w takie dosyć może niebanalne, dość kontrowersyjne to, no, ale no, to jest taki człowiek, który chce dużo pomagać, zgłosili się do niego jacyś ludzie, nie wiem, na przykład z rodziny dalszej, albo ze szkoły, w której działał, albo ze Skry, której wiele zawdzięczał i wiedząc, że nadużywa w tym momencie swojej reputacji, że może być to mu wypełniane, uznał, że ma to gdzieś i tak będzie próbował, bo bardziej mu zależy na tym, co ci ludzie powiedzą. Wyszło jak wyszło, najadł się przez to wstydu, ale myślę, że on sam się tym szczególnie jakoś bardzo nie przyjął i troszkę z perspektywy ta sprawa tak z przymrużeniem oka bardziej to potrafię. Tak, znaczy przede wszystkim zrobił to w bardzo złym momencie. Jak się czytało jego książkę, on się opisał dokładnie tą aferę. No on się wytłumaczył, więc generalnie można uznać, że miał rację i miał argumenty. Natomiast no, po tym, kiedy Polska no, skompromitowała się, odpadła z najłatwiejszej grupy, a kapitan wychodzi dzień po i mówi, że bo to wszystko przez to, że mi biletów nie załatwili. No po prostu ten timing, jakby moment był bardzo zły. Jak on wytłumaczał w książce? Znaczy on mówi rzeczywiście, że to było tak, że 12 biletów było chyba dla każdego zawodnika jakby z urzędu, on chciał więcej i pisał podanie w ogóle chyba tydzień wcześniej, ale nikt mu nie odpowiadał, w ogóle jak gdzieś dzwonił, to nie mógł się dozwonić, generalnie jakby było mu to obiecane, a jak on się o to dopytywał, to nikt mu tego nie był w stanie załatwić. On jakby ludzie, jakby obiecał ludziom, że będzie tam ileś kilkadziesiąt biletów dla jakiejś grupy chyba dzieci czy osób. Było mu to obiecane, a w momencie, kiedy on miał te bilety odebrać, po prostu nikt tak naprawdę nie mógł się z nikim skontaktować i dowiedzieć czegokolwiek. Dlatego on jakby do nocy, dzień przed meczem musiał w tej sprawie interweniować. Więc to nie było na takiej zasadzie, że on nagle wyskoczył dzień przed meczem, że a, chcę 50 biletów więcej, tylko on to miał jakby to nie ugadane. Nie jest tak, że on chciał je pod śmietnikiem bilety sprzedać, tylko obiecał jakimś ludziom bliskim dla siebie, czy rodzinom, czy dzieciom. Więc to też trzeba mieć to jakby w kontekście, prawda? Tak, znaczy oczywiście tutaj jakby mówię, to jest, jak wspomniałeś, sprawa rozdmuchana, po prostu moment był trochę może zły, w którym on o tym mówił. Chociaż tu też można powiedzieć, że Grzegorz Lato jakby miał niewiele takich momentów, gdzie PR-owo wypadł dobrze, ale akurat przy tej aferze wypadł dobrze, bo chyba dzień po tym, jak Błaszczykowski powiedział o tych biletach, Lato wyszedł na jakąś konferencję prasową, jakby wytłuszczył wszystko i wtedy jakby uderzył we Błaszczykowskiego, że czy według niego, wtedy według tej wypowiedzi Laty, wszystko było dobrze przygotowane, każdy miał bilety obiecane, a Błaszczykowski po prostu chciał więcej. Więc jakby tutaj uderzył w Błaszczykowskiego i to był chyba jedyny moment, gdzie Lato faktycznie powiedzieli, o, jednak nie jest takim prawdziwkiem, z jakiego go wszyscy mieli. Natomiast faktycznie potem, jak to opisał w swojej książce Błaszczykowski, miał argumenty po prostu, no być może to był w ogóle zbieg niesprzyjających okoliczności ze wszystkich stron, ale wyszło słabo. Natomiast to jakby nie ma zupełnie znaczenia z perspektywy czasu. Odpadliśmy po fazie grupowej. Tak samo jak Rosjanie. Mimo, że Rosjanie zaczęli świetnie turniej od 4-1 z Czechami, mi się wydawało, kiedy oglądałem ten mecz zaraz po meczu Polska-Grecja, że Rosjanie są naprawdę mocni, że mogą powtórzyć Euro 2008. Znów wzięli Holendra, tym razem Adwokata, wcześniej Hidinka, no ale zawalili sprawę tak naprawdę w meczu przeciwko Grecji na koniec. Pamiętam, jakie wejście miał tam Alan Jagoje, tak? Po pierwszym tym meczu kreowano go na kolejną wielką gwiazdę wręcz europejskiej piłki. To będzie trochę mocna dygresja, ale tłumaczyłem ostatnio książkę z 2012, która również wychodziła tuż po Euro. I tam faktycznie widać ten kontrast między prawdziwymi gwiazdami, a tym, jaką wielką w tej książce postacią jest Jagoje. Że na pewno w przyszłości to Real, Barcelona, nie wiadomo kto. Typowa gwiazdka jednego turnieju, bo Jagojew no, po prostu nie osiągnął tego. Został jednak zawodnikiem typowo dobrym, ale na rosyjskie wymagania. No, na pewno Rosjanie tak samo rozczarowani. Co więcej, jeszcze doszła do tego cała ta bójka tak w Warszawie między Polakami, także myślę, że tego turnieju z różnych przyczyn też nie wspominają dobrze. No to taka myślę, że osłoda dla Polaków, że nam się nie udało, ale Rosjanom też, bo tak chyba tak to dużo jeśli Polaków... Jeśli ktoś miał odpaść z tej grupy i to by się osłodziło, to Rosjanie. To... Tak, dokładnie. Że dobrze, że chociaż Grecy i Czesi wyszli, a nie Rosjanie. Ale zgodnie z oczekiwaniami, bo mówiliśmy, że to była jedna z najsłabszych, jeżeli nie najsłabsza w ogóle grupa w historii 16-zespołowego Euro, no to grupa A pożegnała się w całości po ćwierćfinałach. Zarówno Czesi, jak i Grecy pojechali do domu. To była taka grupa, którą ja sobie tak nazwałem, w której słabi wyprzedzili jeszcze słabszych. Tak trzeba sobie powiedzieć. Powiedziałbym w ogóle, że to była grupa niegodna 16-zespołowego Euro, jeśli chodzi o
o poziom sportowy, co potwierdziły ćwierćfinały. No tak, no skomentowałbym to, że to był taki wyścig żółwi trochę ta grupa. Zresztą samo to, że tam jakby no, po pierwszej kolejce Rosja była zdecydowanym faworytem, wygrała 4-1, a potem odpadła ostatecznie. No ćwierćfinały to zweryfikowały. No Czesi przegrali tylko 1-0 z Portugalią, ale jak pamiętam ten mecz i jak sobie też skróty ostatnio obejrzałem, no to generalnie Czesi za bardzo nie istnieli. Po prostu to był ciągły napór Portugalczyków i Cristiano Ronaldo na bramkę Petra Czecha. Ostatecznie się udało strzelić jedną bramkę, ale to jakby było zdecydowanie zasłużone zwycięstwo Portugalczyków nad Czechami. Drugi półfinał Grecja nawet się postawiła Niemcom. Tam jeszcze było chyba 1-1 na początku drugiej połowy. I tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, gdyby Grecy mieli trochę może lepszego bramkarza wtedy, to który by nie puścił tych czterech bramek, a może dwie, no to tam jeszcze różnie mogło być. Natomiast no też jednak ostatecznie Niemcy byli lepsi i wygrali zasłużenie. Po Grekach przed tym ćwierćfinałem z Niemcami nie spodziewano się zupełnie nic, a oni faktycznie jednak coś potrafili zdziałać i to było jakieś takie zaskoczenie. No obie te drużyny, które z naszej grupy wyszły, nie przyniosły jakiegoś wstydu w ćwierćfinale. Ta grupa, nasza grupa szansy, grupa nadziei, jak ją zwał, rzeczywiście rosła takim mitem, że to koszmarne drużyny i obie odpadły w tym ćwierćfinale, nikt za nimi nie płakał, natomiast też troszkę zweryfikowały, że ona jest jakoś tak niesamowicie słaba, że zupełnie te drużyny nie miały miejsca na turnieju, no bo jednak przynajmniej nawiązały walkę etapami, nie były to jakieś mecze zupełnie jednostronne, chociaż tyle. Natomiast czy to jakaś dla nas wielka osłoda, nie trudno powiedzieć. Słuchajcie, no ale trzeba powiedzieć, że drużyny z grupy A odpadły po meczach z drużynami z grupy B, która była niewątpliwie grupą śmierci Euro 2012. Duże natężenie świetnych zawodników. Holendrzy, no wicemistrzowie świata z 2010 roku, pojechali do domu przegrywając wszystko. To był wielki blamasz Berta van Marwijka. Nawet oglądałem wczoraj film dokumentalny o tym, że właśnie Euro w ich wykonaniu i tam były niesamowite konflikty wewnątrz zespołu. Van Marwijk nie potrafił pogodzić przede wszystkim Huntelaara z Van Persie. Huntelaar był podstawowym zawodnikiem w eliminacjach, strzelał dużo, natomiast później Van Marwijk w pewnym sensie zaczął się skłaniać ku Van Persiemu. No z jednej strony więc masz kłopoty bogactwa, a z drugiej strony z tego też wynikają problemy. To, co czasem mówimy w przypadku tych turniejów, w przypadku tego, jak funkcjonuje reprezentacja, że nie chodzi o to, że zbierasz najlepsze nazwiska i to działa. Tak to może działało w Football Managerze starszej daty i to starszej daty. Natomiast teraz musisz mieć swoich żołnierzy, którzy za tobą po prostu pójdą. Być może wtedy Van Marwijk zrobił podstawowy błąd, nie decydując się w dosyć sposób otwarty na to, na kogo stawia. Oczywiście jakby sam fakt, że jest konflikt między napastnikami, no nie mógłby sprowadzić aż takiej katastrofy na Holendrów, którzy mieli wtedy fantastyczne wyniki wcześniej, ale no mecz z Danią, który on nie był taki zły w wykonaniu, ale byli nieskuteczni i to już jakby zaczęło taką reakcję łańcuchową. No i generalnie no jak w finałach przegrywasz pierwszy mecz, to już jesteś pod ścianą. No jedynie co Hiszpania potrafiła sobie z tego urodzić mistrzostwo, także tam co ciekawe, Van Marwijk nawet kilka miesięcy przed tym totalnym blamażem Holendrów przedłużył umowę, więc to pokazywało, ile oni mieli zaufania do jego projektu, a jednak jak tutaj sprokurowali sobie klęska. No tak, to w ogóle był chyba taki trochę, może nie zmierzch kariery, ale po tym blamażu Van Marwijk już właściwie jakoś nie osiągnął jakichś sukcesów trenerskich, chyba tam jeszcze chwilę był w Bundeslidze trenerem, no a potem to już jakieś egzotyczne kierunki raczej. Pamiętam jeszcze tą Borussię Dortmund sprzed naszego trio, kiedy Smolarek jeszcze tam strzelał dużo bramek, to była ta Borussia Van Marwijka i oczywiście wydawało się, no nie był jeszcze wtedy jakimś bardzo młodym trenerem, ale wydawało się, że to jest trener, który może naprawdę duże sukcesy osiągnąć i trenować najlepsze drużyny. Natomiast no, z jednej strony zdobył wicemistrzostwo świata w 2010 roku, no ale potem no, zakończyło się to spektakularną klapą i też chyba jego kariera trochę zwolniła. Też świadczy o tym właśnie, co mówił Leszek, że no po Marwijku wzięli Van Hala, czyli raczej zamordystę, który właśnie może czuli po prostu, że trzeba wziąć kogoś, to do tych wszystkich gwiazdorów trochę ustawi. No i skończyło się trzecim miejscem, więc chyba nieźle w 2014 roku. To prawda. Bardzo dobry występ Niemców. Oni grali ładnie dla oka, a to wcale nie jest takie w ich przypadku oczywiste.
A ćwierćfinał z Grecją był tu takim stemplem, bo mówimy, że postawili się Grecy, ale no Niemcom trzeba oddać, że te 4 gole potrafili strzelić. Trochę nieoczekiwanie się Niemcy, nie wiem jak dla was, ale dla mnie wtedy wyrżnęli na tych Włochach. Ja nie sądziłem, że to jest możliwe, mimo że się tam za Andrea Pirlo i spółkę ściskają kciuki. No, dla mnie to była dosyć wtedy taka jasna narracja przez całą fazę grupową, że są dwie drużyny wielkie na tym turnieju i to są Niemcy i Hiszpania. Czyli finaliści sprzed 4 lat. I to musi być finał i to będzie jedyny godny finał finału Euro. A pozostali są jakimiś, są niezłe drużyny, są dobre, ale to są prawdziwe drużyny takie wielkie, historyczne, które muszą się spotkać. Także no w tym kontekście tym bardziej porażka z Włochami była sensacją, no taką, co bardzo temu meczu na pewno meczowi dodawało uroku. No i on takim obrósł trochę mitem, że właśnie ci Niemcy byli jednak dosyć mocnymi faworytami w starciu z Włochami, którzy mieli fajne momenty, ale mieli też sporo problemów w swojej drużynie. Natomiast Niemcy wydawali się tacy poukładani od początku do końca. Trudno tam było naprawdę przed meczem z Włochami wskazać jakieś słabsze strony. To był prime Mario Gomeza, bo on szczególnie w fazie grupowej zdobywał ważne bramki w tamtym turnieju. Tak, no to jest trochę niedoceniany pewnie napastnik. Wtedy no też z racji może taki... Ja sobie sprawdziłem jego liczby, to one są imponujące, ale tak jak sobie pomyśliłem, Mario Gomez, no był taki, nie? Ale tak. Okazuje się, że Niemcy coś mają, że ci ich napastnicy nie robią wielkich karier klubowych, natomiast no jeżeli w reprezentacji trafiają, to naprawdę już naprawdę porządnie. Czy chociaż no Mario Gomez chyba jakieś ma 170 bramek w Bundeslidze, więc też tam jakoś... Nie, ale wiesz, chodzi mi o to, że nie wyjechał, nie wiem, do Anglii, nie podbił Premier League, nie wyjechał do Hiszpanii. Znaczy to też w sumie można powiedzieć do Miro Klose, który też właściwie całą karierę tylko w Niemczech spędził. W Lazio to już taki był trochę łabędzi śpiew, chociaż też się zapisał bardzo, bardzo, bardzo ładną historię napisał w Lazio. Natomiast faktycznie no z polskiej perspektywy, no to my oczywiście patrzyliśmy na Podolskiego i Klose, bo to było coś niesamowitego, że jest duet napastników w reprezentacji Niemiec, którzy takie były legendy, że krzyczą do siebie po polsku w czasie meczów, podaj czy tam zagraj. No i to rzeczywiście był ten taki jakby dobry i zły gliniarz, można powiedzieć, bo Podolski, który tutaj przyjeżdżał chętnie do Polski, rozmawiał po polsku, podkreślał, że jest kibicem Górnika Zabrze. I Klose, który generalnie się odcina od polskich korzeni, mówi i za bardzo nie chciał po polsku w ogóle rozmawiać, chociaż wyjechał w wieku 7 lat, więc chyba lepiej mówi po polsku niż Podolski, który wyjechał w wieku 2 lat. Więc być może dlatego tego Mario Gomeza my jako tutaj z naszej perspektywy polskiego nie docenialiśmy i chyba on też jakoś no, być może faktycznie nie był tak doceniany, a w tym Euro to był chyba jego turniej, można powiedzieć. Czytałem statystykę, że w fazie grupowej Gomez miał piłkę przy nodze przez 23 sekundy, a to się przełożyło na te 3 gole, które strzelił w tym turnieju, więc to pokazuje jakiego to jest rodzaju killer, po prostu killer. No to nie jest Jürgen Klinsmann elegancki, który przyjmie, rozegra, poda. To jest Mario Gomez, czyli właśnie ci napastnicy niemieccy, którzy mają proste zadanie. Trafić do siatki, nie kombinować, wykończyć. No nie wiem, jakby takie statystyki wyglądały na przykładzie Gerda Millera, no to już się cofamy daleko w przeszłość. Natomiast on też, no raczej nikt nie powie, że Gerd Müller grał pięknie. Czy był jakimś technikiem, czy no głową też chyba nie grał zbyt dobrze, bo był raczej niewysokim zawodnikiem. I jak się tam jakieś oglądał urywki, to generalnie no nie pamiętam, żeby on jakieś zrobił finezyjne zagranie, jakąś kiwkę. No po prostu gdzieś tam się pamiętał po tym polu karnym i zawsze trafił, więc no może to jest jakaś taka cecha niemieckich napastników, że oni po prostu są do bólu skuteczni, a nie bawią się w czarowanie kibiców. Jak już im się taki urodzi napastnik, bo czasami zdarza się wyrwa pokoleniowa, jeżeli chodzi o dziewiątkę. Słuchajcie, 31 goli w 78 meczach kadry Mario Gomeza. Myślę, że niezły wynika, tak jak mówię, stemplem było to Euro 2012. Ja byłem zdziwiony mimo wszystko, że Niemcy zakończyli na półfinale. Jeszcze raz do tego wrócę. Dlatego, że pamiętam ich jako już naprawdę solidny zespół z mundialu w RPA, a on jeszcze okrzepł. Minęły kolejne 2 lata. Khedira i Özil byli już piłkarzami Realu Madryt, a więc z doświadczeniem z gry o najwyższe cele. No i mimo wszystko i tak przeciwko Włochom no, nie potrafili sobie poradzić. Znaczy mi się wydaje, że to był po prostu zwykły wypadek przy pracy. Znaczy Niemcy faktycznie w 2010 roku już, znaczy cały czas byli w czwórce, począwszy od 2006 roku, wielkich imprez. No i rzeczywiście ten 2014 rok to był taki ich pik. Wszyscy byli Özil, Khedira, Müller, czy Schweinsteiger jeszcze, czy Lahm już kończący karierę, ale wszyscy byli jeszcze w najwyższej formie. No i to, że oni byli w bardzo wysokiej formie w tym 2012 roku, to był po prostu taki wypadek przy pracy. Chyba te gole, nie pamiętam, padły jakoś 2 szybko po sobie dla Włochów. Chyba na początku drugiej połowy, gdzie było 0-0 i generalnie no,
skupiamy się na obronie, coś strzelimy, nagle raz, dwa, taki trochę no, knockdown, że po prostu Niemcy nagle dostali szybkie dwie bramki. Ta druga, Balotellego, ten słynny strzał przed pola karnego, to był jakiś bardzo prosty błąd chyba środkowych obrońców, gdzie poszła jakaś długa piłka z obrony. Po prostu obrońca skoczył do główki i przeleciała nad nim, no i Balotelli... Ja wiem, ale wiesz, że proste błędy, jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec w obronie, to jest rzecz, która się raczej rzadko zdarza, bo to zwykle są zdyscyplinowane drużyny. Tak, no więc tym bardziej było to zaskakujące. No i po prostu dostali, tak jak używając terminologii bokserskiej, dwa mocne ciosy, no i już zabrakło czasu, żeby się otrząsnąć. Czyli z karnego na 2-1, próbowali wyrównać, ale już brakło czasu po prostu. No ale to była jednak bardzo dobra drużyna, gdzie dwa lata później zdobyli mistrza świata, więc pokazali, że są bardzo mocni. No tam też była już jakby wyjaśniona sytuacja na bramce. Ostatnio czytałem właśnie też biografię Roberta Inke i on wspominał jeszcze, jak Niemcy nie mogli się otrząsnąć w pierwszej chwili. Byli przyzwyczajeni, że zawsze bramkarz jest bardzo mocnym punktem reprezentacji Niemiec, a jednak po Oliwierze Kanie była taka wyrwa. I tych ładnych kilka lat troszkę szukali tych nazwisk. No i w końcu już troszkę przed Euro wskoczył do klatki Neuer i faktycznie zabetonował tą pozycję, także już wtedy miał za sobą jeden turniej rozegrany i miał za sobą te dwa lata grania, więc to też wydawało się, że jest kolejny taki element, że tak, Niemcy wrócili do tego, żeby był król własnego pola karnego, więc mają wszystko, włącznie z tym bramkarzem, a jednak jeden mecz, jeden wyskok kogoś takiego jak Balotelli potrafi to wszystko puścić w gruzy. To jest właśnie ciekawe, co mówisz o tych bramkarzach niemieckich. Pamiętam właśnie też, jak czytałem biografię Jankiego, że ten problem był lata 2008-2010, bo Kahn skończył karierę reprezentacyjną w 2006 roku, Lehmann jeszcze zagrał ten turniej 2008 i potem... Kompromitował się tam. Tak, no tam już, no już chyba to był trochę za stary być może, już nie te lata. No i potem szukali. Wiem, że Enke właśnie, no ten tragicznie zmarły był jeden. Wiese był, który został wrestlerem, tak. I rzucał się na pokaz. Tak, i jeszcze René Adler, nie wiem, czy w ogóle kojarzycie taką postać, też się bardzo dziwiłem. No jakoś go tam kojarzę, że gra w Bundeslidze, ale nigdy bym go nie uznał za jakiegoś topowego niemieckiego bramkarza. Pewnie no, teraz bym wyniósł ze 3-4 lepszych. Natomiast wtedy on był poważnie rozważany jako kandydat na lata do niemieckiej bramki. On, Enke, no i właściwie na Enke tragicznie skończył. Adler no nie potwierdził swojego potencjału i skoczył Neuer, no i nagle się okazało, że to jest w ogóle najlepszy bramkarz świata. Natomiast faktycznie to był bardzo duży problem. No i pokazywało też to, że no po latach solidnych bramkarzy, Lehmann, Kahn, wcześniej Kepke czy Ilgner, nagle Niemcy mieli problem na takiej dość oczywistej pozycji. Tak, w tej chwili już tego problemu nie mają i myślę, że przez najbliższe lata mieć nie będą. Marc-André Ter Stegen jest młodszy niż Manuel Neuer. Słuchajcie, przejdźmy do Portugalii, bo po nieudanym mundialu Portugalczycy otarli się o finał. Bardzo dobry turniej Ronaldo. Na narodowym próbowali krzyczeć Messi, jak był przy piłce. Natomiast no, nie przeszkodziło mu to. Tak, znaczy no, to jest jakaś odwieczna pewnie wojna kibiców Realu i Barcelony, która też jest bardzo mocno się odbywa w Polsce. Natomiast no, jakoś chyba faktycznie Ronaldo przez to, że no nie wiem, że powiedzieć, że takim trochę piękniejszym, czy jednak trochę zapatrzonym w siebie człowiekiem, jakoś nie budzi sympatii wielu kibiców, znaczy poza tymi, którzy po prostu doceniają jego wielką klasę sportową, wielką determinację, ale jeżeli chodzi ogólnie o Portugalię, to byłem naprawdę zaskoczony tą Portugalią, bo tak, no oni co prawda byli w czwórce jeszcze w 2006 roku, no jakoś tam ciągle niby się liczyli, ale zawsze myślałem, no jak odszedł Figo, jak odeszła ta jeszcze złota generacja mistrzów chyba świata młodzieżowych, no, że jest tylko Ronaldo i reszta. Natomiast oni faktycznie bardzo zaskoczyli. Oprócz Ronaldo była to bardzo dobra ekipa i faktycznie oni mogli zajść bardzo daleko. No, ten półfinał z Hiszpanią, to naprawdę Hiszpania miała dużo szczęścia, że utrzymała, że doszło do karnych, że utrzymała to 0-0 i w karnych po prostu strzelali lepiej, bo Portugalia wtedy na pewno nie była gorsza i mogła naprawdę w finale z Włochami na pewno nie stałaby na straconej pozycji, więc no, co się nie odlecze, to nie ucieczek, jak pokazał 2016 rok, ale to było jedno z pozytywnych zaskoczeń tego turnieju, postawa Portugalii. Bardzo, bardzo dobry turniej. Ronaldo miał dobry turniej, natomiast to nie było też tak od początku. Ja pamiętam wtedy felietonistą na weszło przez cały turniej był Wojtek Kowalczyk. No i na pewno no nie przypadły te dwa pierwsze mecze Ronaldo Wojtkowi do gustu. Mówił, że na razie to Ronaldo dużo więcej daje w wywiadach, na ściance jakieś tam reklamowe i tak dalej, a gdzie jest ten wielki Ronaldo na boisku, tak? Natomiast no, rzeczywiście pokazał swoje zarówno z Holandią, jak i w dalszej fazie. Na pewno wszyscy pamiętamy też, no to jest jedno z takich obrazów tego turnieju, który wszyscy mamy chyba wdrukowani gdzieś w pamięć, gdzie Ronaldo stoi na środku boiska, miał zaraz strzelać tego piątego karnego
I w końcu w ogóle, do niego nie może podejść. I on tak stoi w tym rozkroku, prawie jak przed tymi swoimi rzutami wolnymi, gdzie często miał ten taki ikoniczny. I nie wie tak do końca, co się stało. Ja pamiętam, że miałem jakieś tak już przed tym, przed tą serią 11, czy ten Ronaldo na pewno ustawił sobie, że strzela piąteczkę, jak do tego nie dojdzie. Więc nie wierzę, że tu by jakieś wielkie proroctwo czy coś, ale no czysta logika, co jak mało widziałem serii 11, które kończyły się po czterech strzałach, no było takich mnóstwo, więc czy nie lepiej było mu zacząć od, jako pierwszy, od razu nadać ton, od razu strzelić pewnie, pokazać chłopaki, w ten sposób to się robi, a on tak został wtedy z tym piątym karnym jak Himmelsbach z angielski. Tym bardziej, że po tym pierwszym karnym, bo ja pamiętam, jeszcze w innym radiu miałem okazję ten mecz komentować, to po tym pierwszym karnym, gdyby uderzał Ronaldo i trafił, to Portugalia by prowadziła, bo Xabi Alonso nie wykorzystał nieoczekiwanie jedenastki jako pierwszy po stronie hiszpańskiej. Rzeczywiście. No tak, no ja też właśnie sobie odświeżyłem tę serię rzutów karnych wczoraj. I to, co mnie też urzekło, to bardzo świetna postawa bramkarzy, obydwu, bo to był Casillas i Rui Patricio, który, no, uważam go w ogóle za bardzo dobrego bramkarza, niedocenianego. No może docenianego, ale na pewno jest to czołówka według mnie bramkarzy w ogóle na świecie w tej chwili, gdzie praktycznie wszystkie te karne, oni byli bardzo blisko, znaczy dwa pierwsze obronione, potem Bruno Alves chyba w poprzeczkę strzelił, ale oni naprawdę, nawet Torres, ten ostatni karny, który właśnie dzięki temu, że strzelił, to... Fabregas, to też chyba to poszło jakoś od słupka po ręce bramkarza, także ci bramkarze naprawdę na wysokim poziomie bronili te karne. Obronili po jednym, ale byli bardzo blisko innych, więc w ogóle to się świetnie oglądało. No i tutaj no to była loteria, można powiedzieć, że to faktycznie Hiszpania miała kupę szczęścia, tak jak w finale po prostu zmiotła Włochów, tak ten półfinał to po prostu mieli dużo szczęścia, że w ogóle weszli do finału. No właśnie, no to grupa C, gdzie jak się okazuje było dwóch finalistów, Chorwaci byli blisko wyjścia, no tak naprawdę zabrakło kilku minut w ostatnim meczu z Hiszpanią, żeby to Chorwacja, a nie ekipa Squadra Azzurra zameldowała się w ćwierćfinałach. No to też mi się wydaje, tylko potwierdza, że to dojście wokół do finału było dużym zaskoczeniem, bo oni jakoś w tej grupie nie przekonywali za bardzo. Udało im się właśnie, no tak jak mówisz, w ostatniej chwili wyjść z tej grupy. No bardzo kibicowałem Chorwatom, bo jakoś zawsze lubiłem tę reprezentację jeszcze od 1998 roku i tego trzeciego miejsca. Natomiast no tutaj jakby dominacja Hiszpanii nie podlegała dyskusji. A Chorwaci, no zabrakło niewiele. Także tutaj być może też by... Oni mieli też fajną historię na Euro, pisali w latach wcześniejszych, więc tutaj niewiele im brakło, żeby tę dobrą pasę na Euro kontynuować. Włosi byli, pamiętajmy, po tym fatalnym mundialu w RPA, także już te oczekiwania były mniejsze. Wiedziano, że to już jest taki zespół, który no, może zaskoczyć, bo to ciągle jest Squadra Azzurra, ale trudno go wymienić w jakimś pierwszym szeregu. Brakowało im takich gwiazd dawnych, dlatego tak wielkie oczekiwania wtedy spoczywały na Balotelli. Myślę, że Balotelli to jest bardzo ciekawy przykład zawodnika, bo ewidentnie zawsze widać po nim było, że gdzieś tam potrafi otrzeć się o wielkość, no ale nigdy tego potencjału nie zrealizował. Tak naprawdę wtedy już, choć wciąż był młodym zawodnikiem, mówiło się, że to jest zawodnik trochę na rozdrożu, trochę już na opadającej, już nie realizuje tego, już schodzi w dół. I ten udany turniej wtedy Balo był tak naprawdę, mówiło się, że no może teraz wystrzeli, może teraz w końcu pójdzie w górę. No to się nie zrealizowało. Natomiast wszyscy pamiętają Balotelliego z tamtego meczu z Niemcami. Ta jego cieszynka była ikoniczna. No, powstały wtedy jakieś tysiące memów. No, pokazał internet jakby swoje kły, jak pomógł umieścić Balotelliego w historii no, Mistrzostw Europy. Również memami, no, wspaniałym meczem, ale również tym całym rozgłosem, jaki się wytworzył w sposób naturalny. Natomiast najlepszym piłkarzem Włoch wtedy był bezsprzecznie dla mnie Andrea Pirlo, tak jak Krzysiek Stanowski w jednym z felietonów ówczesnych napisał, że on widział więcej niż te kamery rejestrujące mecz na 32 miejscach, więc to był prawdziwy popis tego rozgrywającego. Tylko zastanawiam się, czy jak wiele można z takiego Pirlo, kto co wtedy pokazywał, faktycznie dla siebie wyciągnąć, bo z jednej strony Pirlo był zawodnikiem absolutnie w starym stylu playmakerem. Tak? Zastanawiam się czasami, czy on nawet z taką swoją wielkością dzisiaj te cechy, które miał, dałoby się przeszczepić w ogóle. Czy taki Pirlo w tym coraz bardziej fizycznym futbolu, on by sobie akurat dał radę, bo był wybitny w tym, ale ten zestaw cech, który on posiada, no
dzisiaj taki rozgrywający miałby bardzo pod górkę. Musiałby i tak wracać do obrony, musiałby i tak nauczyć się grać ślizgiem. Natomiast wtedy obejrzeliśmy prawdziwy koncert takiego starodawnego playmakera, który widzi wszystko. Absolutnie fantastyczny był Andrea Pirlo na tym turnieju. W międzyczasie, nawiasem mówiąc, polecamy biografię Andrei Pirlo, bardzo dobra książka, ale powiem szczerze, że bardzo byłem zdziwiony tym, że rok wcześniej AC Milan się z nim pożegnał. No, późniejsza kariera w Juventusie pokazała, że to Milan ma problem, a nie Andrea Pirlo. Tak, no zdecydowanie przedwcześnie Milan go odstawił. Nie wiem, no kiedyś było chyba dalej, jest to słynne Milanello, czyli to centrum medyczne, gdzie oni potrafili nie tyle dobrze leczyć kontuzje, ale przewidywać kontuzje, więc być może, nie wiem, wzięli kolana, czy w ogóle Pirlo prześwietlili bardzo dokładnie i wyszło, że już jest jakby, nie wiem, zużyty, czy po prostu już fizycznie nie będzie dawał rady grać na najwyższym poziomie. No i się to okazało błędne, bo Juventus jeszcze dwa razy, chyba o ile się nie mylę, doszedł do finału Ligi Mistrzów, nie wygrał jej, ale był tam po prostu. Na pewno doszedł przeciwko Barcelonie, bo tak, wtedy Pirlo jeszcze grał. Tak, z Realem chyba już nie grał. W każdym razie no, dał bardzo dużo jeszcze Juventusowi, a Milan jakby uznał go już za emeryta. No i to był też tego jego świetny turniej. No, ciężko powiedzieć właśnie, tak jak mówisz, czy by on by się w dzisiejszym futbolu odnalazł bardzo fizycznym, czy Liverpool jak się wygląda. On tak, bo on był aż tak wielki. Natomiast pije do tego, że sam ten zestaw cech, który u niego był tak mistrzowski, ciężko dzisiaj tylko na tym jechać, nie? W tym kontekście raczej, nie? Tak, no myślę, że no, ciężko porównywać piłkarzy już różnych epok na pewno. Jest tu pewien chichot losu z tym, jak Pirlo został odpalony z Milanu, bo 10 lat wcześniej to Inter go odpalił. Pierwszy Inter wypatrzył talent Pirlo, by go odpalić za frajer praktycznie do Milanu, gdzie Milan z 10 lat się cieszył z Pirlo, natomiast i Milan nie docenił tego zawodnika ostatecznie, przeszacowując jego przedwczesne kończenie się o jakieś ładnych kilka lat. Także jedni no drudzy, tak, co najmniej o 4. I jedni i drudzy mogą sobie w Mediolanie wyrzucać. I podać rękę w tym temacie. Jeżeli chodzi o Pirlo, pamiętam też taki kapitalny strzał z rzutu karnego. Panenką chyba uderzał przeciwko Anglikom w ćwierćfinale w serii 11. Też stoicki spokój. No nie, absolutnie kultura gry. Był taki elegancki w tym, co robił. Naprawdę jeden z takich zawodników, którego... Przyjemnie się patrzyło na każde praktycznie podanie Pirlo. Dokładnie. Sama klasa w poruszaniu się po boisku. Wspominaliśmy już w części niesportowej o Mario Balotelli, który zaginął w Krakowie po finale. No musiał sobie jakoś powetować tę porażkę Mario Balotelli, dlatego też uroki krakowskiego starego miasta. Na szczęście szybko się odnalazł, ale tam mała burza w szklance wody powstała. Dzwoniono między innymi na policję, żeby go szukać. Zaginął Balotelli, tak? Odebrał posterunek jakieś takie wezwanie. Także historia była naprawdę ciekawa, jeżeli chodzi o Włochów. Irlandia była właściwie dodatkiem do tej grupy, do grupy, z której awansowały Hiszpania i Włochy. No jeden gol, ale mnóstwo dobrej zabawy i przelanego piwa na trybunach. Zresztą rozmawialiśmy już o tym, że ten wspólny język został odnaleziony pomiędzy nami a Irlandczykami, więc już sobie może pominiemy ten wątek i przejdziemy do grupy D, bo tak jak wspominaliśmy w tej pierwszej organizacyjnej części, Ukraińcy nie trafili tak dobrze, jeżeli chodzi o rywali w grupie, mimo iż też byli losowani z pierwszego koszyka, bo trafili na Szwedów, Francuzów i Anglików, ale zacznijmy od samych współgospodarzy. 35-letni Andrii Szewczenko. Ja sobie myślałem tak, jak on tak zbliżał się do tego Euro, że ciągnie na siłę tą karierę, że gdzieś tam kontuzje, słaba forma, ale żeby zagrać, to gdzieś tam u siebie jeszcze kopie, byleby zagrać na tych mistrzostwach Europy u siebie. Ukraina debiutowała też na Euro, myślę, że to miało wpływ. No ale po pierwszym spotkaniu można było mieć duże nadzieje, bo Szewczenko wali dwa gole, a Ukraina pokonuje Szwedów. No, Szewa też, wiadomo, wielki piłkarz, wspaniałe lata klubowe, a natomiast chyba często sami Ukraińcy mieli taki niedosyt, czy on na pewno aż tyle daje w reprezentacji. My byliśmy pierwszym dowodem, jak wtedy Ukraińcy byli murowanymi faworytami w eliminacjach za Jerzego Angela, a tu się okazało, że Olisa Debe i Kryszałowicz jednak ważniejsi w kadrze niż Rebrow i Szewczenko. No więc tutaj też zapowiadała się taka romantyczna historia z takich przez duże R, że tak powiem, po tym pierwszym meczu. Ostatecznie to się tak nie skończyło, no ale jest bez jakiegoś wielkiego happy endu, no bo jednak odpadli w grupie jak i my. Natomiast jednak Szewczenko na pewno udowodnił wtedy kolejny raz swoim
swoim rodakom, że no, jakim potrafił być piłkarzem również dla kadry, obyśmy my tak kiedyś nie czekali, że Lewandowski na wielkim turnieju, bo Lewandowski wciąż nie ma za sobą udanego turnieju. Miejmy nadzieję, że będzie miał teraz, ale żeby czasem się nie okazało, że też kiedyś będzie miał 35 lat, coś zrobi w kadrze na finałach, my będziemy tego może troszkę nie doceniać, a później się okaże, ile to naprawdę było warte. Tak, no dla mnie ten początek Ukrainy był dużym zaskoczeniem, bo jakoś tak zresztą w pracy wtedy wówczas jakieś obstawialiśmy i wyniki, jakie mogą paść. Ja w ogóle typowałem Szwecję na czarnego konia tych mistrzostw. Myślałem, że Ibrahimowicz i spółka może potrafią namieszać. No się oczywiście bardzo rozczarowałem. Natomiast ja szczerze mówiąc chyba tak dalej się zastanawiałem jakoś, czy Szewczenko w ogóle jeszcze gra, bo jakoś nie śledziłem Ligi Ukraińskiej za bardzo. Chyba nie wiem, czy były jakieś transmisje, ale no wiadomo, że on miał już, jak odszedł z Milanu do Chelsea, tam chyba strzelił raptem 9 goli przez cały pobyt w Chelsea, więc słabo. Potem wrócił do Milanu chyba na pół roku, nie strzelił nic, więc już ewidentnie było widać, że on się kończy. No i faktycznie, tak jak mówiłeś, dociągnął po prostu na siłę do tego Euro i ja tak faktycznie chyba miałem jakiś taki moment, że sprawdziłem skarb kibica, czy on na pewno jest, bo już w ogóle nie wiedziałem, czy on gra. Gdzieś trochę zaginął w tym dynamie. No ale faktycznie jeszcze taki, no, skończył karierę z przytupem. Strzelił te dwie bramki, ostatecznie się nie udało wyjść, no, Francja i Anglia się okazały za silne. No, ale takim fajnym akcentem zakończył tą karierę, mógł jakby spokojnie odłożyć buty tak, no. Swoje piłkarskie i zająć się innymi rzeczami. Natomiast warto też to powiedzieć, że no, w pewnym sensie, no, Ukraińcy mieli wielki żal do tego, że oni nie zostali dolosowani do tej grupy A, bo tam na pewno pewnie by wyszli z tej grupy. Tak, tak? Myślę, że oni Polska, by sobie która z tą grupą nie zasłużyła poradzili. Piłkarsko na nic, trafiła do tych słabeuszy i tak nie wyszła. My tak naprawdę byśmy chyba lepiej by było, gdyby Ukraina trafiła tam. My byśmy chociaż zagrali z dużymi drużynami, odpadli może po jakimś dobrym meczu, przynajmniej z kimś mocniejszym. I tak nie wyszliśmy, tutaj byśmy nie wyszli, ale trochę inny byłby smak tego wszystkiego. Zawiedli Szwedzi, o czym Bartek już zdążył wspomnieć, ale Zlatan strzelił 2 gole i wylądował w drużynie turnieju. W ogóle wybór tych jedenastek albo drużyn turnieju na niektórych imprezach jest tak absurdalny, że naprawdę Zlatan Ibrahimowicz no, strzela 2 gole, owszem, ale Szwecja odpada w grupie, zajmuje w niej ostatnie miejsce, a on ląduje w drużynie turnieju. No zastanowiłbym się, szczerze powiedziawszy, 2 razy zanim opublikowałbym taką drużynę. Znaczy, no to są zawsze, wiadomo, jakieś subiektywne wybory, można powiedzieć, takich jedenastek. Też zastanawiam się, na ile ktoś obserwuje tak naprawdę samą grę zawodnika dokładnie w tym turnieju, czy po prostu ogólnie klasę zawodnika. Wiadomo, że Ibrahimowicz to wielki napastnik, no i strzelił te 2 bramki, ale raczej chyba nie zasłużył na to wyróżnienie. To takim też świetnym przykładem, jak się cofniemy trochę w czasie, Oliver Kahn został wybrany MVP chyba Mistrzostw Świata 2002, dzień przed finałem. Tak, a w finale no, puścił babola po prostu i niestety przez to Niemcy przegrały, więc no, to nie umniejsza jego świetnego występu na Mistrzostwach Świata, ale jednak to w ogóle pokazuje pewne takie paradoksy. Zresztą UEFA chyba, czy FIFA wybiera gola sezonu w listopadzie, zdaje się, czy jakoś tak, gdzie po prostu w grudniu jeszcze toczą się rozrywki i te gole padają, więc to są zawsze takie kontrowersje. Ja szczerze mówiąc nie przykładam wielkiej wagi do takich jedenastek, po prostu każdy może wybrać swoją. Odnośnie tego samego turnieju, no to jest Zlatan w tej drużynie turnieju, nie ma króla strzelców Fernando Torresa, no więc to samo zaoranie jakby można dzisiaj powiedzieć, a jeśli chodzi o Szwecję, no to były klasyczne czasy Zlatan dependencji, kiedy była fajna drużyna, ale chyba za bardzo polegali na tej wielkości Zlatana i to ich raniło, także. No i trzeba było odłożyć Zlatana i zaczęły się wyniki każdy. No, to jest trochę ryzykowna teza, myślę, że to nie jest aż nie, takie no, wiesz, że to proste, jest ale żart, trochę jest w tym, ale jest w tym sporo racji zarazem. To wiadomo, że to nie jest takie 1-1, że odstawmy Zlatana, a pójdzie, ale no myślę, że mniej bym się obawiał Szwecji najbliższego lata, gdyby tam był cały czas Zlatan, gdyby cały czas wszyscy ci piłkarze patrzyli, zagrajmy do Zlatana, zobaczmy, co on wymyśli, a tak wszyscy są zmuszeni szukać odpowiedzialności na sobie i często znajdują lepsze rozwiązania. Francja z Euro 2012 wydawała mi się taka nijaka. Dlaczego? Zawodzili napastnicy. W kadrze byli Giroud, Benzema i Ben Arfa i żaden nie strzelił nawet gola. Ostrzono sobie zęby na ich ćwierćfinał z Hiszpanią, ale ja ten mecz też komentowałem w innym radiu, miałem taką okazję. Jak sobie przypominam, to oni też tam specjalnie tej rękawicy za bardzo nie podnieśli. Tak, znaczy no wiadomo, że Francja miała wielką katastrofę na 2 lata wcześniej w RPA, gdzie no też polecamy książkę Raymonda Domenecha, Straszliwie sam, o ile dobrze pamiętam tytuł, gdzie on opisuje dokładnie, co tam się działo, no to był no, po prostu totalny rozkład drużyny, po prostu trener był, w ogóle nikt nie słuchał trenera, każdy robił sobie, co chciał.
Więc no, to trzeba było dużo pracy pewnie włożyć w to, żeby jakoś pozbierać do kupy no, tych zawodników, świetnych zawodników, bo Francja zawsze miała dobrych zawodników, a żeby z tego stworzyć drużynę, dlatego też wzięli chyba Blanka, który no, po prostu był jako mistrz świata, jako człowiek niewielki. Autorytet. Autorytet po prostu, że poskłada to silną ręką, no i chyba trochę może zabrakło czasu po prostu, że jeszcze nie udało mu się tych klocków poukładać, potem Deschamps dopiero jakby no, zdobył wicemistrzostwo świata, wicemistrzostwo Europy i mistrzostwo świata, więc ta Francja zagrała w końcu. Natomiast chyba było za mało czasu, dlatego ta Francja, mimo że miała wielkie gwiazdy w szeregach, była taka trochę blada. Tam chyba nie było team spirit odpowiedniego jeszcze to wtedy. To jeszcze była Francja absolutnie w etapie przebudowy, nawet te eliminacje w wykonaniu były takie bardzo mocno chybotliwe. Oni przegrali u siebie z Białorusią, zremisowali z tą Białorusią też na wyjeździe, mieli remisy z Rumunami, nie strzelali za dużo bramek, także zdecydowanie drużyna w jakimś takim kryzysie tożsamościowym. O Blanku fajnie opowiadał Domenech w tym kontekście, że Domenech się musiał naprodukować, żeby zbudować autorytetu swoich piłkarzy, że musiał im wyjaśnić taktykę, co chce zrobić. Tymczasem Blank wchodził do szatni i mówił, ja mam mistrzostwo świata, mam takie osiągnięcia klubowe i była cisza jak makiem zasiał i wszyscy wpatrzeni w niego jak w obrazek. Więc to pokazuje, że to jest ciekawy fenomen, że z jednej strony praca trenera, praca piłkarza to są zupełnie inne fachy, ale ostatecznie piłkarz też zawsze patrzy jakoś tam na tego trenera, często przez jakąś siłą rzeczy, nawet podświadomie czasem patrzy, co ten trener osiągnął na boisku. Oczywiście mamy dzisiaj mnóstwo trenerów, którzy w ogóle nie powąchali murawy i osiągnęli sukcesy, ale na pewno jak stoi za tobą duża kariera, no to jest to jakiś kapitał, gdy wchodzisz, ma to jakąś swoją wagę. Natomiast to Francja zupełnie do zapomnienia. Drużyna wtedy drugorzędna, nie miała prawa być nawet wymieniona jakby no, wielka chyba tylko z nazwy. No i... Nie była wielka wtedy. Jej bliżej było powiedzmy do... No nie wiem, no... Nawet w naszej drużynie by się odnalazło. W naszej grupie by się odnalazło, że tak powiem. Ale myślę, że ona by z tej grupy... Wyszłaby z tej grupy, ale powiedzmy, że... Bo wyszła i z trudniejszej trzeba. No jasne, ale no, nie było szału z tą Francją po prostu. Słuchajcie, Anglicy zmienili selekcjonera na kilka tygodni przed Euro. To się rzadko zdarza sytuacja, no ale tam odszedł Fabio Capello. Roy Hodgson trochę kontrowersyjnie nie powołał Rio Ferdinanda. Tam trochę zrobiła się mała afera o to w Anglii, natomiast bronił go m.in. klubowy trener Ferdinanda, czyli Sir Alex Ferguson. Zresztą to się w ogóle obroniło, bo Anglicy wyszli z grupy, poradzili sobie w defensywie, grali dobrze. Zresztą po fazie grupowej wydawali się na drużynę, która znowu może coś namieszać. Może nie znowu, może coś namieszać. Anglicy byli bardzo specyficzną drużyną na tym turnieju, bo rzeczywiście ten konflikt, tam była sprawa cała Johna Terry'ego, tak, który obraził kolegę z zespołu rasistowskimi określeniami, a już wcześniej miał swoje za uszami, więc była bardzo duża afera wokół Johna Terry'ego. Natomiast Fabio Capello stanął za nim murem i to pomimo, iż sam Terry potrafił swego czasu publicznie skrytykować Capello. Więc to była taka love-hate trochę relacja, gdzie faktycznie Terry był kapitanem takim, który potrafił mocno uderzyć. No Capello stanął za nim i pojawił się Hodgson. Trochę tak zgupia Franc, bo on nie miał wtedy jakiejś mocnej pozycji. Taki typowy spadochroniarz i szczerze powiedziawszy, Anglia była bardzo specyficzna. Czytałem nawet ich szczegółowe statystyki. Tylko Irlandia i Ukraina oddawała mniej celnych strzałów na mecz. 2,8 celnego strzału na mecz. To jest średnia Anglii na tym turnieju. Praktycznie tak samo są jednymi z najgorszych, jeśli chodzi o posiadanie piłki. To była Anglia, która wciąż miała bardzo dużo potencjału pod względem kreowania gry, również w pomocy, a zdecydowanie z wyboru Hodgsona ona się cofnęła, tak? Liczyła bardziej na kontry. Dlatego tam jeden świetny mecz rozegrał Walcott bardzo szybki, tak? To był jeden z jego lepszych meczów w kadrze, więc no mocno specyficzny występ Anglików, bo jednak przyzwyczailiśmy się, że trochę bardziej próbują narzucić swoją grę. No, z drugiej strony wielokrotnie mi się to nie sprawdzało, więc tym razem spróbowali bardziej defensywnego grania, no ale karne to karne. No właśnie, przeklęte karne. Jakby tutaj grę Anglików scharakteryzował bardzo dobrze Leszek, ja mogę właśnie powiedzieć, że po prostu te przeklęte karne, no, równie dobrze mogli dojść do finału, gdyby te karne lepiej strzelali. 96 rok z Niemcami, półfinał przegrany karnymi, potem ten słynny mecz z 1998 roku, jeszcze były karne z Argentyną też przegrane, więc no, to jest jakaś klątwa Anglików.
No, być może też tu kwestia bramkarza, który, no, pamiętam, że wtedy to był taki okres, gdzie Joe Hart, jakby Anglicy mówili, no wreszcie po tych kilku latach poszukiwań, błędów i wypaczeń, kiedy no raz bronił Robinson, który puszczał piłkę, który no, przepuszczał podanie swojego kolegi, wcześniej James, który pod brzuchem puszczał piłkę i był porównywany do osła, potem był chyba jeszcze Carson, tak, który tam z Chorwacją puszczał jakieś dziwne bramki, przez co Anglia w ogóle się nie zakwalifikowała na Euro 2008. Nie, to Robinson. Wtedy chyba Carson, a Robin... Nie wiem, w każdym razie tych bramkarzy dużo się przewinęło wtedy przez bramkę reprezentacji Anglii, każdy był słaby. No i wtedy Joe Hart przyszedł i wtedy mówił, o wreszcie mamy bramkarza, który tutaj na lata będzie nowym Seamanem, czy nowym Shiltonem i tak dalej. Po czym przyszedł do Manchesteru City Guardiola i go bardzo szybko odstawił. No i też te karne właśnie sobie obejrzałem, że rzeczywiście Hart tam, tak jak mówiłem, że Patricio i Casillas świetnie te karne bronili i byli bardzo blisko, wyczuwali tych strzelców, tak Hart po prostu rzucał się z byle gdzie, ta piłka latała też zupełnie gdzie indziej. No i tak jak wspomnieliście, ośmieszył go Pirlo, który po prostu pod cinką mu wtedy strzelił. Więc też no, może właśnie tego zabrakło Anglikom. No niemniej no, w tych meczach wcześniej Hart aż tak, no może w tych karnych faktycznie, ale wcześniej, no jeszcze jedna ciekawostka, Anglicy przeciwko Francji i Włochom oddali 2 celne strzały łącznie. No to jest jednak poruszające. Tam była jeszcze też ta historia, gdzie Rooney 2 pierwsze mecze pauzował, tak, dopiero wtedy wrócił do drużyny, faktycznie dał zwycięstwo z Ukrainą, no ale Anglicy pozyny potencjału, no na pewno mogli więcej z tej drużyny wydusić. Myślę, że rozczarowujące jednak w ich wykonaniu Euro i to mocno, także pod kątem stylu. No bo czasami odpadali na takim etapie, ale jednak więcej wcześniej dali, że tak powiem, no pozytywnych wzruszeń. Tutaj mocno wyrachowany zespół, zorientowany na wynik, a wynik tak jak zawsze. No chyba była ostatnia szansa takiej pewnej generacji angielskich piłkarzy, typu Lampard czy Gerrard, którzy jeszcze no, mogli coś osiągnąć. Mówiło, że to była bardzo dobra generacja piłkarzy angielskich, którzy tak naprawdę nic nie osiągnęli. Potem był taki przestój, teraz jest ta nowa generacja, właściwie już Garetha Southgate'a, która dobrze zaczęła, zobaczymy co będzie dalej. No Anglia to taki wiecznie niespełniony faworyt, można powiedzieć. No, zawsze się Anglików traktuje jako faworytów, oni zawsze zawodzą, więc to jakby też nic nowego. Miałem powiedzieć, że chyba, że grają u siebie, ale w sumie to też nie w każdym przypadku. Została nam Hiszpania, jeżeli chodzi o sprawy sportowe z Euro 2012, czyli Mistrz Europy, czyli pierwsza drużyna w historii, która obroniła tytuł Mistrza Starego Kontynentu. No, mam w redakcji sporo, że tak powiem, hiszpanofilów, również takich, którzy uwielbiają Barcelonę. Kamilu, do nich należysz, natomiast znam ich opinię na temat tego Euro i jestem bardzo ciekaw, co ty na ten temat, bo na przykład Krzysiek Stanowski w tamtych już felietonach pisał, że to było bardzo niechlujne w wykonaniu Hiszpanów i byli wręcz nudni, że to, co oni wtedy grali, to jak na siebie, swoimi standardami, no było dosyć mocno słabe. Być może to było za bardzo przez pryzmat okularów Barcelony, czyli jednak drużyny, która może dokręcać śrubki tego swojego stylu codziennie na treningu. Niemniej no... Wojtek Kowalczyk też jest zakochany w Hiszpanii, w Barcelonie, a wtedy mówił, że ta tiki-taka zaczyna być wręcz no taka, no to nie jest, że traciło swoją magię i ta Hiszpania jakby trochę leciała siłą rutyny. Oczywiście finał pokazuje właśnie, wszystko. Ja mam wrażenie, że finał może zamazuje ten finał obraz. Troszkę tak, bo jeśli wygrywasz w finale 4-0, Włosi byliby mocno podmęczeni to szaleństwem z Niemcami, no to trochę, no to trudno dyskutować, czy to jest mistrz godny, czy nie. I Hiszpanie są absolutnie godni mistrzem. Tylko te wcześniejsze mecze, myślę, że to nie był taki popis. A może też się przyzwyczailiśmy, że Hiszpanie już są tak wielcy, że te zwycięstwa powszedniały. Tak? No tak jak już mówiłem, ten półfinał z Portugalią to był naprawdę ciężki mecz dla Hiszpanów i mieli dużo szczęścia, że przeszli w tych karnych. No z Francją wygrali dość, nie wiem, czy można powiedzieć gładko, ale 2-0. No Francja nie akurat była... pewnie. Tak, pewnie, ale Francja akurat chyba nie była wtedy w stanie się im przeciwstawić. Ten finał też 4-0, ale ja pamiętam, jak oglądałem właśnie, że szybko padły 2 bramki dla Hiszpanów. Najpierw David Silva, potem chyba Jordi Alba, ale to było genialne podanie Xaviego, gdzie po prostu biegł sam Alba i 3 obrońców obok niego. On podał tak idealnie w tempo, że ta piłka poszła do niego i on jeszcze wyszedł sam na sam i nie było spalonego. Ale potem końcówka pierwszej połowy, pewno, że było dość gorąco pod bramką Hiszpanów, tam Casillas, jakieś kilka było takich wrzutek, gdzie on właściwie koniuszkami palców tą piłkę jakoś popchnął, a tam już stało 2 Włochów, którzy by do pustej bramki to dobili, więc tam jeszcze mogło być ciekawie, gdyby padła bramka pod koniec pierwszej połowy dla Włochów. No a potem już jakby Włosi chyba rzeczywiście opadli z sił.
i końcówkę, no to już to słynne Respect for Italia. No właśnie, to chciałem przypomnieć. Gdzie już Ikera Casillasa, który błaga o respekt dla Włochów. Tak, gdzie to Włosi już, tak, no Włosi wyraźnie już się poddali, już wiedzieli, że nie mają szans i chcieli tak naprawdę jak najszybciej iść do szatni i po prostu się wykąpać chyba i pojechać do domu. Przy Włochach to z kolei też zapomnieliśmy, że znowu jak była afera Calciopoli, to jakoś się Włochom dobrze gra w cieniu takiego korupcyjnego. Dokładnie. I tutaj też to jest istotne. Natomiast jeszcze wracając do Hiszpanów, no oni mieli bardzo trudny mecz z Chorwatami. Chorwaci tam bardzo dużo, bardzo trudne warunki postawili. Del Bosque był mocno poderwowany tam. Wcale nie, więc Hiszpania, która ostatecznie tak pewnie wygrała finał, jeszcze no, troszkę drżała ten awans nawet do ćwierćfinału. Oczywiście swoją wielkością zapewnili go sobie, ale z Chorwatami na pewno nie było lekko i tam była troszkę sytuacja, że tak powiem, jak się ładnie mówi, dynamiczna na tym finale. No można chyba powiedzieć, tak jak słusznie zauważali wtedy Krzysztof Stanowski i Wojciech Kowalczyk, że to już był trochę zmierzch może tej wielkiej Hiszpanii, że oni jeszcze, także siłą rozpędu zdobyli ten tytuł, ale nawet tak na zawsze jakoś tak na bramkarzy zwracając większą uwagę i Casillas, który no, zagrał świetny turniej, był praktycznie bezbłędny i w 4 rzutów karnych w tym finale zagrał bardzo dobry mecz, no to był właśnie taki moment chyba szczytowy kariery Casillasa. Miał wtedy 31 lat, czyli na bramkarza to wcale nie był jakiś duży wiek, ale no potem już José Mourinho go zaczął powoli odstawiać. Nie wiem, na ile to były pewnie też decyzje sportowe, na ile tam był uważany za kreta, który wynosi informacje z szatni Realu, już w to nie wchodzę. Ale faktycznie no, od tego momentu już Casillas zaczął się zjazd. No, na Mistrzostwach Świata 2014 już to był słaby jego występ. W Realu jeszcze siłą rozpędu też zdobył tą Ligę Mistrzów 2014, ale to bardziej nie tyle, że pomógł, tylko że mimo tego, że on tam był w bramce, to Real to wygrał. No a potem no wiadomo już transfer do Porto skończyło się zawałem, dobrze, że z tego wyszedł i no jakby od tego momentu chyba zaczął się zjazd Casillasa i całej reprezentacji Hiszpanii, że jakby ta generacja już się nasyciła i trzeba przebudować. No troszkę w tej Hiszpanii też żartowano, że to jest drużyna bez napastnika, choć ostatecznie Torres został królem strzelców, choć tam było 6 zawodników z 3 bramkami, ale jemu wyliczono najlepszy bilans, asysty i on został królem strzelców. Natomiast faktycznie Torres strzelił 3 gole, ale to były gole z wygranych 4-0, które i tak, że tak powiem, na jakiś niesamowity obraz tych meczów się nie przekładała. Te najważniejsze mecze to faktycznie no, rozdawali karty inni i inni strzelali, więc no, to już była też Hiszpania, która miała też pewne problemy takie dosyć widoczne. No to prawda. Mi się kojarzy tamta Hiszpania z przyjazdem Shakiry do Gdańska. W studiu Polskiego Radia nagrywała swoją płytę, zrobiła furorę. Ramos zmienił fryzurę z charakterystycznych długich włosów. Mocno skrócił, zresztą strzygli jego i kolegów z reprezentacji polscy fryzjerzy. Na koniec mam jeszcze wątek taki poboczny. On się z meczami dość mocno wiąże pod względem tego, kto mecze komentował, bo do telewizji polskiej wrócił wtedy Jacek Laskowski. To było wielkie wydarzenie, bo czołowy komentator z Canal Plus, który gwarantował wysoki poziom, no a wiadomo, że opinia o telewizji publicznej i jej ekspertach, jej komentatorach, jej dziennikarzach nie była dobra. Studio na dachu Wedla, Studio Plaża i tak dalej. Studio Plaża było chyba później. Później, prawda? Tutaj było to Studio na dachu Wedla, tak? No, w każdym razie, no, nie da się odmówić, tak jak Smuda ma to wieczne szczęście, tak Dariusz Szpakowski, no jest taka klątwa, że to on zawsze musi pecha reprezentacji Polski przynieść. Także szkoda, chyba Laskowski nie komentował wtedy meczów Polaków. No właśnie, no dlatego też to Euro nie mogło się inaczej potoczyć, bo niestety Dariusz Szpakowski, no chyba nie jest mu pisane opisać jakiegokolwiek sukcesu reprezentacji Polski na wielkim turnieju. No, znaczy oczywiście ten transfer był bardzo dobry, to że Laskowski przyszedł do TVP, no bo to jest świetny komentator, który po prostu już od lat, jak on to mówił kiedyś no, o swoim warsztacie, że buduje bazę, że on po prostu ogląda tych meczów masę, dużo czyta i jakby to nie jest tak, że on się musi do jakiegoś meczu przygotować, oczywiście musi się przygotować, ale on po prostu zawsze ma taką już wiedzę i tyle ma doświadczenia, że potrafi zawsze o kimś coś powiedzieć, bo gdzieś tam kiedyś go oglądał, czy gdzieś tam coś o nim kiedyś czytał. Natomiast z Dariuszem Szpakowskim no, mam taki problem, bo ja mam wrażenie, że to jest człowiek, który komentuje, nie wiem, już chyba 40 lat piłkę nożną, a ciągle jej nie czuje do końca. On w ogóle był koszykarzem chyba jako młody chłopak i tam jakaś kontuzja mu przerwała chyba dobrze zapowiadającą się karierę koszykarza. No jakieś takie przykłady, na przykład, no nie wiem, idzie zawodnik skrzydłem, ewidentnie chce dośrodkować, tylko piłka mu zeszła i po prostu bramkarz ją łapie, a on to komentuje, że no dobry strzał, ale chyba lepiej byłoby dośrodkować. Więc jak mam wrażenie, że ktoś to nawet pograł w jakiejś klasie w piłkę, no to chyba czuje pewne sytuacje boiskowe, on chyba tego nie czuje. To jest raz. Dwa, że ma pewnie też pecha strasznego, że on się kojarzy, jak Szpakowski, mój ojciec kiedyś mówi, że jak zaczynał się mecz Szpakowski komentuje, no to nie ma co oglądać, bo i tak przegramy.
A z drugiej strony jakoś no, też mam sentyment do niego. No, to jest jakby całe moje życie, to jest Szpakowski komentujący mecze reprezentacji. No chyba, że na Polsacie oglądałem czasem, jak Borek komentował z Kołtoniem. Ale jednak jakiś też, no jest to pewna historia już polskiej piłki, nie. Więc ciężko powiedzieć, czy powinien dalej komentować, czy nie. Ja myślę, że powinien i właśnie takim turniejem, który Polacy by odnieśli faktycznie sukces, to żeby nie kusić losu, mógłby wtedy jakby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, to właśnie Polacy niech odniosą teraz sukces i wobec. Bo rzeczywiście najlepszy głos do tego, umiejętność budowy emocji, uważam, że nikt nie potrafi tak zrobić tego tembrem głosu. Także absolutnie, komentatorska legenda. Nic nie ujmując, tylko się właśnie śmieję zawsze z tego pecha. I to jest dobra puenta do Kiedyś to było. To było Kiedyś to było, poświęcone Mistrzostwom Europy w 2012 roku. Omawialiśmy ten aspekt sportowy. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Leszek Milewski, Weszłokon. Dziękuję. Bartosz Bolesławski, Retrofutbol. Wielkie dzięki. I Kamil Kania. Do usłyszenia. Kiedyś to było.